I witajcie, to znowu ja, Masz, i witam was w Masz gra w Democracy 3 Afryka. Tak, coś dużo ostatnio w serii wyjątkowo jest na kanale, nie lubię mieć aż tak dużo, ale wydaje mi się, że Enter the Gungeon nie będzie tak bardzo regularną serią, nie będzie tego tak dużo. Podobnie Democracy 3, z racji, że natura tej gry raczej sprawia, że poszczególne rozgrywki są w miarę krótkie. Ale co to jest w ogóle za gra dla tych, którzy nie wiedzą? Democracy 3 Afryka to jest samodzielny dodatek, expansion pack, w sensie nie potrzeba do tego samej trójki, to jest oddzielne, działa samo. Jest to gra, w której prowadzimy nację, tak? Jest to symulator rządu, że tak powiem. I w tej konkretnej wersji Democracy mamy do wyboru kilka państw afrykańskich, azjatyckich, ogólnie bardziej określanych jako państwa tego trzeciego świata, tak? I naszym, znaczy technicznie rzecz biorąc nie ma tutaj jakiegokolwiek zadania, ale naszym takim niewypowiedzianym zadaniem jest wyciągnąć większość z tych krajów z totalnego dołu. No, bardziej takim, powiedzmy, bardziej takim celem osiągalnym jest to, żeby nas wybrali po prostu na kolejną kadencję. Większość tutaj gier toczy się w trakcie dwóch kadencji, więc raz musimy zostać wybrani, potem jest ok. I przy okazji możemy też zostać zabici w zamachu, więc na to też trzeba uważać. Ale jak sama gra wygląda i tak dalej, nie będę teraz więcej gadał, wystarczy powiedzieć wam póki co, że jest to symulator rządu kraju. I tak. Przejdźmy, zobaczmy, co tu chcemy zrobić. Mamy kilka krajów. Jest Tunezja, Senegal, Ghana, Zambia, Kenia, Nigeria, Egipt, Botswana i Południowa Afryka. I jeszcze jest Mauritius chyba. Tak jest, Mauritius. Co chcemy z tym wszystkim zrobić? Muszę wam powiedzieć, grałem dużo jako Egipt. Egipt jest wyjątkowo ciężki i jest tendencja do tego, że bardzo często ginie się w zamachu. Nie udało mi się jeszcze inne Egiptu wygrać, że tak powiem. Znaczy udało mi się chyba raz zostać wybranym na drugą kadencję, ale w tej drugiej kadencji potem od razu mnie zabiły. Zabiły mnie kobiety, zamachowcy feministki, z tego co pamiętam. Ale, no nie wiem, może znajdziemy coś troszkę łatwiejszego. Grasslands, the Canyon, Kenya. Patrzę właśnie, chcę zobaczyć tutaj w tym opisie, czy jest pokazane. Dobra, tu jest trochę za duży ten opis, ale tu mamy też mniej więcej powiedziane, o co tu chodzi. Więc mamy 40% bezrobocia. Human Development Index jest niższy niż w Egipcie. Demokracja jest trochę większa, więc będzie trochę łatwiej pod tym względem chyba. Wiecie co? Wydaje mi się, Egipt jest na straconej pozycji jak dla mnie. Więc spróbujemy z Kenią. Może z Kenią się uda. Zagrajmy Kenią. Na początku tutaj możemy wybrać nazwę naszej partii, nazwę naszych przeciwników, długość tych, ilość kadencji i długość kadencji, także inne tutaj ustawienia, apatia polityczna, to znaczy ile osób średnio będzie szło głosować, więc to można sobie wszystko poustawiać, ale na ogół wolę to zostawić tak, jak tu jest. Możemy sobie wybrać tutaj to, co chcemy, wiecie co? Wymyślmy własną partię. Nazwijmy się Partia Marz. Nie działa ni. No to niech będzie Partia Marzeń. Partia Marzeń. Partia Marzeń. Przeciwko nam będzie szara rzeczywistość. Partia Marzeń kontra szara rzeczywistość. Pięcioletnie kadencje, co nam trochę ułatwi sprawę. Dwie kadencje z kolei możemy maksymalnie grać, więc raz musimy zostać wybranymi. Nie grałem jeszcze nigdy Kenią, tak jak mówiłem, więc nie wiem, czego się spodziewać. Grałem jeszcze raz Południową Afryką, ale Południowa Afryka jest wyjątkowo łatwa jak na tą grę. Więc tak.
Zaczynamy tutaj z takim małym ekranem, który mniej więcej nam pokazuje. Mamy strasznie kiepskie GDP, czyli PKB po polsku. Kiepskie zdrowie, kiepska edukacja, duży brak tego zatrudnienia, duże bezrobocie. Sporo przestępstw, trochę biedy. No, mogło być gorzej, mogło być dużo lepiej. I okej, dobra, tutaj od razu ogromny widok. Co to wszystko znaczy? Zacznijmy może od góry. Na górze mamy nasze punkty władzy. Czy tam polityczny kapitał. O właśnie. Za ten kapitał, za te punkty możemy zmieniać prawa oraz ustanawiać nowe prawa. Następnie mamy nasz przychód i wydatki. Normalnie jeszcze powinien się tu pokazywać dług, ale ponieważ gram w oknie, które jest trochę za małe, to się nie pokazuje. Właśnie, możliwe, że będą tutaj gdzieś po bokach jakieś czarne pasy, ponieważ ta gra nie obsługuje 720p standardowego z jakiegoś powodu, więc muszę grać w trochę innej rozdzielczości, więc możliwe, że coś będzie dziwnie wyglądać, ale tak. Czyli wygląda na to, że nie mamy, nie jest najgorzej. Mamy całkiem niezły przychód i jesteśmy tylko ile? 30 kilka bilionów, nie wiem, KSH, kenijskie szekle, kenijskich szekli, nie wiem, jaka jest waluta w Kenii, jak ktoś ma, wie, to niech powie. Zostańmy przy kenijskich szeklach, jesteśmy jakieś 30 bilionów kenijskich szekli do tyłu, wbrew pozorom to nie jest wcale aż tak dużo, w Egipcie jest znacznie, znacznie gorzej. Tutaj mamy czas pokazujący naszą kadencję i tutaj różne zakładki do różnych rzeczy, o których będziemy mówić później. Dobra, tu po środku mamy różne grupy ludzi i to, jak bardzo nas lubią, a jednocześnie w tle, na YouTubie może być to trochę kiepsko widać, ale widzicie, że tutaj na przykład mamy socjalistów i socjaliści mają... nie będę ruszał, bo to się trochę miesza. Widzicie, jest ten... Szare, częściowo są zaznaczeni na szaro, częściowo na biało. Ten szary pasek wskazuje nam, ilu socjalistów mamy. Czyli mamy całkiem sporo socjalistów. Z kolei na przykład w ogóle nie mamy liberałów, bardzo dużo mamy konserwatywnych ludzi. I tak. I co ciekawe, jeśli klikniemy, zaraz omówimy te wszystkie inne rzeczy, ale jeśli klikniemy na jedną z tych grup, klikniemy sobie focus group, możemy wybrać jedną osobę, czy tam ogólnie spojrzeć kilka osób, które się identyfikują z tą grupą. Możemy właśnie mieć imię i wszystko. Ale co jest ważne, widzicie tutaj, że każda osoba należy do wielu różnych grup. I jest różny wpływ tego, jak bardzo się... czy ja zrobiłem szara rzeczywistość? Cyl? Okej. Te wpływy tej powiedzmy grupy ludności na nich określają to, jak bardzo ich opinia całej tej grupy jako całości będzie wpływać na tą jedną osobę. Czyli jak zobaczymy, tutaj mamy Izabel Urungu, jest w grupie średnio zamożnych, jest młoda, tak, bo Izabel, zakładam, że to kobieta, mimo że tu jest ten znacznik tej grupy, tak, jest kobietą, należy też do grupy wszystkich. Jest też w związku zawodowym, ale to aż tak bardzo jej nie męczy. Jest zatrudniona przez rząd. Jest też tego... dba o środowisko. Dobra, więc to są nasi ludzie, nasze grupy ludzi, które nas lubią. Co to jest to wszystko dookoła? Widzimy tu kilka kolorów, przede wszystkim kilka zakładek. Te zakładki to są właśnie różne rejony prawa, że tak powiem, które nas dotyczą. Mamy ekonomię, welfare to jest zasiłki i tak dalej, polityka zagraniczna, transport, infrastruktura, prawo i sprawiedliwość. Tu są usługi publiczne, czyli szpitale, szkoły i opodatkowanie. Teraz, w tych kategoriach. Wszystkie białe kółka to są prawa, które mamy. Tutaj jak na przykład klikniemy, to jest nasz podatek paliwowy. Tu mamy na przykład wolność prasy. I je możemy regulować sobie tutaj tymi suwnikami, co kosztuje nas naszą moc polityczną. Na razie nie chcemy nic zmieniać. Następnie mamy. Zacznijmy od niebieskich. Niebieskie to są fakty, że tak powiem. To są stany rzeczy. To są nasze
no nie stałe, ale to są zmienne, na które nie mamy wpływu, tak? Znaczy nie mamy bezpośredniego wpływu, tak? Jak na przykład tutaj właśnie mamy użycie samochodów, użycie busów, co tutaj mamy? Stabilność państwa, to jest, zdaje się, coś nie działa, jak klikniemy, tak, stabilność państwa, tu jest właśnie nasze PKB, tak jest. Dalej, dużo tych tutaj jest czerwonych kropek. Czerwone kropki to są problemy, z którymi się zmagamy. Tak jak zorganizowana przestępczość, tutaj chyba jest użycie, te rabunki uzbrojone, tu jest chyba astma, z tego co pamiętam, tak jest, astma. I jest jeszcze czwarty typ kółek, zielone kółka. Zielone kółka to są pozytywne rzeczy, które się nam dzieją. Czyli na przykład teraz jako Kenia mamy tutaj naturalne, mamy piękne krajobrazy, tak, i to zwiększa nasz turyzm i mamy także zagrożone gatunki, co też zwiększa nasz turyzm. Tak jest. No i właśnie, jak najedziemy na jedno z tych kółek, to widzimy wszystkie wpływy, wszystko na co to ma wpływ, tak? Czyli jeśli zobaczymy tutaj, nasze piękne krajobrazy sprawiają, że mamy lepszy turyzm, ale jednocześnie nasze kiepskie środowisko sprawia, że nasze krajobrazy nie są takie piękne. Jeśli spojrzymy na przykład tutaj na zorganizowaną przestępczość, to widzimy, no trochę to zasłania, ale ma to, zakładam, pozytywny wpływ, czy nie? Tak, przestępczość sprawia, że mamy więcej zorganizowanej przestępczości. Z kolei to właśnie trzeba wziąć pod uwagę, że te zielone i czerwone strzałki niekoniecznie znaczą, że coś jest dobre, czy coś jest złe, tylko zielone oznaczają, że przez to czegoś innego jest więcej. Czyli jak widzimy, nasza korupcja bardzo, ale to bardzo sprawia, że mamy dużo więcej zorganizowanej przestępczości, tak? Bo dlatego te strzałki tak szybko idą, bo to bardzo, bardzo wspomaga. Z kolei nasza policja i nasz wywiad bardzo powoli, tylko troszeczkę obniża tą zorganizowaną przestępczość. Dobra. Skoro mamy to wszystko za sobą, zastanówmy się, co chcemy zrobić. Wiemy, że mamy trochę problemów z przestępczością. Mamy tutaj spore problemy z infrastrukturą, widzę. Mamy co? Problemy z ekonomią, z zanieczyszczeniami, z technologią. Co tu jest? HIV, zakładam? Tak jest. HIV, o jest. Co to jest? To są chyba problemy na granicach. I jesteśmy... jacyś szpiedzy wrodzy nas atakują. Zakładam, że nasza stabilność jest bardzo kiepska. Tak jest, jest bardzo kiepska. Zakładam, że nasza korupcja jest bardzo duża, tak jest. Więc na pewno korupcja i stabilność to jest to, czego chcemy się pozbyć w dużej mierze. To bardzo nam pomoże, wydaje mi się. W ogóle jeszcze pomówmy o tych złych wydarzeniach. Jak widzicie, mamy tutaj dwie kreski. Czerwona kreska oznacza punkt, w którym to wydarzenie się zaczyna. Jeśli to wydarzenie wyjdzie powyżej tej kreski, to wydarzenie się zaczyna. Z kolei zielona kreska sprawia, że w tym momencie to wydarzenie się skończy. Dlaczego jest to zrobione w ten sposób? Otóż prosto, często dochodzi do jakichś drobnych wahań w wyniku jakichś losowych wydarzeń. No i głupio by było, jakby po prostu ta zorganizowana przestępczość siedziała cały czas na tej linii i tak do góry, na dół, do góry, na dół skakała. To by było trochę bez sensu. Ale tak, więc... O proszę, religijność pozwala nam zwalczać zorganizowaną przestępczość. To jest dobrze. Ale jest tutaj dużym problemem nasza korupcja, więc jeśli uda nam się obniżyć korupcję, na pewno to nam się uda obniżyć. Jednocześnie korupcja obniża naszą stabilność, więc to też temu pomoże. Ogólnie przydałoby nam się więcej policji. Wiecie co? Jest takie właśnie, zajrzyjmy tutaj. Tu mamy nasze pomysły na politykę. Nasze pomysły na prawa. Jest takie fajne prawo tutaj, community policing, czyli po prostu policja sąsiedzka, czy coś takiego, nie? Czy nawet nie policja sąsiedzka, tylko inicjatywa sąsiedzka, nie wiem. Chodzi o to, że ludzie chodzą po ulicach i sami
próbują zwalczać, powiedzmy to zło, tak, trochę jak Batman czy coś takiego. No może nie tak Batman, po prostu dzwonią na policję. Jest to w miarę tanie, będzie nas kosztować, jak wymaksujemy 6 bilionów, no prawie 7, sprawi, że liberałowie trochę nas będą lubić i będzie więcej liberalizmu, co jest o tyle dobrze, że to nie sprawia, że konserwatyści nas mniej lubią, tak? Po prostu zwiększa ilość liberalnych ludzi, konserwatyści, im to jest obojętne, a zmniejsza to zwykłą przestępczość, co wydaje mi się też powinno zmniejszyć zorganizowaną przestępczość, choć nie, bo zwykła przestępczość nie miała chyba na to wpływu, ale na pewno przestępczość ta violent, to jest agresywna, powiedzmy tak, nie wiem, pobicia i tak dalej. To na pewno miało wpływ, tak samo, no nie, to też nie ma większego wpływu, ale okej, okay, ogólnie mamy za dużo przestępczości, więc to pomoże, to jest w miarę tani, dobry sposób. Tak jest, dobra. Dalej. Co chcemy dalej zrobić? Mamy też problem z tym, mamy problem z żeńskim obrzezaniem. Całe szczęście nie jest to aż tak wielki problem jak w Egipcie, bo w Egipcie to zaczyna się tutaj na samej górze. I to ma negatywne wpływy na nasze zdrowie i na to, jak nas kobiety lubią. Więc wydaje mi się, że też miałoby sens od razu wziąć i zakazać tego. Tym bardziej jak to jest tak nisko, to powinniśmy dać radę w miarę szybko się tego... Powinno dać radę w miarę szybko się tego pozbyć. Tutaj, tak jest. To jest też dosyć tanie, tak jest, dosyć tanie. Konserwatyści trochę tego nie będą lubić, no bo to jest jasne, taki bardzo, bardzo tradycyjna rzecz, powiedzmy. Więc tak. HIV. HIV, musimy z nim walczyć głównie edukacją i przestępstwami. Zakładam, że chodzi tu o gwałty, dlatego to zwiększa HIV. Dobra, ale to są takie rzeczy trochę, powiedzmy, na boku, bo tak jak mówiliśmy, naszym głównym celem jest tak naprawdę korupcja, bo korupcja bardzo dużo rzeczy obniża. Obniża nasze GDP, sprawia, że bogaci nas mniej lubią, obniża naszą demokrację, obniża nasze kontakty międzynarodowe i ogólnie bardzo dużo innych rzeczy. Więc zacznijmy może od zniszczenia korupcji. Widziałem tutaj coś, za co chcę się wziąć. Tak jest. Wolność prasy. Wydaje mi się, że możemy to jeszcze trochę zwiększyć. Będą nas lubić jeszcze bardziej liberałowie. Co prawda nie ma ich póki co prawie żadnych chyba, ale i tak. Znacznie zmniejszy to korupcję, troszkę zwiększy demokrację i w ogóle coś ciekawe, w momencie kiedy zmniejszymy wolność prasy, nagle wszyscy dużo bardziej zaczynają nas lubić. Ciekawe czemu? O, dobra. Wolność prasy możemy zwiększyć. Czy są jeszcze jakieś rzeczy, które wpływają bezpośrednio na korupcję? A tak, niezależność tutaj sądów i tak dalej. Wydaje mi się, że możemy to też zwiększyć na maksa. Nie mogę, bo mam za mało kapitału. Dobra, więc nie zwiększymy tego. Czy mogę zwiększyć wolność sądów? Czy wolność czego innego? Nie, też to kosztuje 40, a nie mamy tyle mocy. Więc zobaczmy, wydaje mi się, że są tutaj rzeczy, są prawa, które mogą, tak jest, jest agencja antykorupcyjna, ale są też takie mniej trochę, wydaje mi się, trochę mniej agresywne rzeczy. Wydaje mi się, że w usługach publicznych możemy dać na przykład, nikt tego nie lubi, oczywiście nikt nie lubi, jak im się patrzy na ręce. Które jest tańsze? Tak, to jest dużo tańsze, możemy zrobić taki kod rządowy, rządową przysięgę otwartości czy coś takiego, co sprawia, że pracownicy państwowi będą nas dużo mniej lubić, ale za to masywnie zniszczymy korupcję, więc weźmy to za 20, chciałem powiedzieć za 20 sztuk złota. Tak jest. Tak, mamy całkiem sporo ludzi zatrudnionych w tym sektorze państwowym, ale no cóż, będą musieli to jakoś przeżyć. Mamy jeszcze wciąż 20 tych rzeczy, więc co możemy dać? Wydaje mi się, że w usługach publicznych tak jest. Mamy subsydia dla edukacji dorosłych. Mamy, z tego co pamiętam, tutaj tak jest. Brak ludzi z odpowiednimi
umiejętnościami, tak? Mamy duże bezrobocie, ale jednocześnie mamy niedobór ludzi do pracy, ponieważ mamy dużo ludzi, ale nikogo, który potrafi, ale mało ludzi, którzy coś konkretnego potrafią. I te subsydia dla dorosłych sprawiają, bezpośrednio obniżają ten cały skills shortage, jednocześnie zwiększają produktywność i edukację, co też ma wpływ na przykład na HIV, na technologię i ogólnie to jest ogromna sieć, to jest jedno małe, to jest jak efekt motyla, tak? To jest dokładnie efekt motyla. Jedno małe pacnięcie tutaj niszczy, znaczy zmienia wszystko. I wydaje mi się, skoro już tutaj trafiliśmy tutaj na to, zróbmy subsydia dla energii czystej. Zwiększy to nasze środowisko, mamy problem z astmą, a astma jest powodowana przez kiepskie środowisko. Jednocześnie pozwoli to zmniejszyć nasze problemy z infrastrukturą. Tak, będziemy mieli ten. Wszyscy to lubią poza kapitalistami, ale oni też nie przesadnie bardzo się tym przejmują. Wszystko na tym zyskuje. Czy mamy dużo kapitalistów? Niespecjalnie. Czy mamy dużo środowiskowców? Też nie przesadnie dużo. Ha. Mamy dużo ludzi polu żyjących, na wsi. Dużo mamy, no, ruralnych ludzi, tak? Więc jest parę praw, które będziemy też mogli przepchać, żeby ich, trochę ich ugłaskać. Dobra, nie mamy już przesadnie dużo kapitału. Ten kapitał, którego nie zużyjemy, przekłada się na następną rundę, więc nie jest to problem. Każda runda trwa 3 miesiące. W ogóle, skoro jesteśmy przy tym kapitale, może opłaca się trochę o nim pogadać, nie chcemy tutoriala. Mamy nasz gabinet, tutaj mamy różnych ministrów i oni dają właśnie nam ten kapitał. Plus, a tak, nie mamy tutaj naszego leader capital, to jest jeśli mamy dyktaturę, to nasz dyktator daje nam też trochę kapitału, ale nie mamy dyktatury, tylko demokrację, kiepską, ale zawsze. I tak, w zależności od tego, jak bardzo lojalni są, tyle dają nam kapitału i to ma po prostu symulować, powiedzmy, głosowania w Sejmie, tak, że jesteśmy w stanie przepchać coś przez Sejm. Okej, dobra. Przejdźmy do następnego, nie wiem, do następnego miesiąca, ale do następnych 3 miesięcy. No proszę, uzyskałem achievement, że mam dużo ludzi właśnie na wsi, zacząłem już tak, więc okej. Okay. Proszę, od razu zaczęła nam spadać tutaj przestępczość. Mamy też tutaj parę dodatkowych informacji, ekonomia jest okej, okay, wciąż nikt na nas nie głosuje, nasz gabinet ministrów jest godny zaufania. O proszę. Rural Alliance, to jest security briefing, to jest właśnie nasze ostrzeżenie przed ludźmi, którzy chcą nas zabić. Tutaj widzimy grupy, które potencjalnie mogą nam zaszkodzić, póki co to będą tylko protesty. Tutaj mamy ci z pistoletami, to są ludzie, którzy potencjalnie chcą nas zabić. Ha. Ludzie ze wsi, mimo że nas trochę lubią, są sporym zagrożeniem. Więc trzeba coś z tym zrobić. Z jednej strony można z tym zrobić coś w ten sposób, że się po prostu... będziemy próbować ze wszystkimi utrzymać dobre kontakty, co będzie niemożliwe, ale jednocześnie można dawać różne prawa, tak jak na przykład drony policyjne, paralizatory i tak dalej, które mają po prostu nas obronić. Póki co nie ma to większego skutku na nas. Tak, a i mieliśmy jeszcze jedną rzecz, nie powinienem był kliknąć, bo mamy wydarzenie, losowe wydarzenie, na ogół się zdarzają co dwie tury. Możemy zakazać palenia w miejscach publicznych i wydaje mi się, że to zrobimy po prostu dlatego, żeby miało to pozytywny wpływ na nasze zdrowie. O proszę, starzy ludzie nas bardziej lubią. Dlaczego? Nie mam pojęcia. A, bo zmniejszyliśmy trochę zbrodnię. Jak się ma tutaj, o proszę, zorganizowana przestępczość od razu zaczęła spadać, prawdopodobnie dlatego, bo nasza korupcja też zaczęła spadać, a nie tak bardzo, nie tak bardzo. Ciekawe dlaczego w takim razie. Może ten niewielki tutaj knik w tej korupcji już daje tak ogromny wpływ na tę zorganizowaną przestępczość, więc nie wiem, zobaczymy. Narkotyki, zaraz, narkotyki, bo to zakładam, czy jest legalne, czy są narkotyki. Nie są legalne. Okej, okay, dobra, ale to zostawmy póki co. Więc tak, chcieliśmy się trochę zająć ludźmi tutaj z okolic ruralnych, więc zajmijmy się nimi. To chyba jest w ekonomii, tak jest. Są subsydia dla... subsydia agrokulturalne. Przy tym wydaje mi się, że te subsydia nie są takie super dobre z tego prostego powodu, że one mogą prowadzić do grubości, do epidemii grubości, otyłości, tak jest. Przy tym wydaje mi się, że Kenia,
Kenia raczej nie słynie z tego, że tam jest przesadnie dużo grubych ludzi, więc wiecie co, zrobimy to. Zrobimy to na maksa. 30 bilionów to jest już naprawdę bardzo dużo, więc zakładam, że nasz dług na pewno trochę urośnie. W ogóle przydałoby się przyjrzeć się zaraz naszemu długowi. Ale znacznie zmniejszy to brak zatrudnienia, zwiększy to, jak nas ludzie na polach lubią i jednocześnie zwiększy ich ilość. Właśnie, to ma, właśnie o tym mówiłem, ta epidemia grubości trochę to sprawia, że jest mniej zdrowia, ale więcej też mamy, lepsza jest ta agrokultura jako taka, więc wiecie co, może nie dam tego aż tak dużo, nie, damy na maksa. Wydatki naprawdę się duże zrobiły, tak, spadówa. Tu mamy ogólnie wszystkie nasze wydatki razem wzięte do kupy, ale ja chcę zobaczyć to. Nasz deficyt mamy 67 bilionów i trochę to zwiększy się. Mamy 3 tryliony długu. 3 tryliony długu, wow! Znaczy w sumie to są 3 biliony na polskie, tak? Bo to są biliony, tryliony w amerykańskiej wersji, czyli milion to milion, bilion to miliard, a tryliard to nasz bilion. Tak jest? Tak jest. Dobra, więc na pewno to już wystarczy, żeby nas ci ludzie trochę bardziej lubili. Więc mamy problem z długiem. Mamy problem z długiem i mamy problem ze środowiskiem. Tak jest, więc wiecie co? Wydaje mi się, że można by wziąć. Od razu zarobimy chyba troszkę kasiorki. Jak damy podatek? Nie możemy zrobić podatku na auta ani na CO2. Dlaczego? Bo mamy za mało mocy. Mamy tylko 35 mocy, a potrzebujemy 38. Shit. Czy możemy? Nie, na to też nas nie stać. Bo jak gdybyśmy trochę tu zwiększyli, to zaraz. Ile możemy zarobić potencjalnie, bez wkurzania dużo ludzi? No, trochę możemy zarobić. Moglibyśmy na przykład dać 20%, zarobić prawie 40 tysięcy. Zmniejszy to znacznie użycie samochodów. Przestaną nas motoryści lubić. Wciąż to nie ma przesadnie dużego wpływu na GDP. Wiecie co? Może... Czy nie? To nie ma nawet wpływu na to, jak nas ludzie używający samochodów lubią póki co. Zobaczmy, gdzie jest ta granica. Nawet nie chodzi mi o to, żeby mnie mniej lubili ludzie w samochodach, tylko chodzi o to, żeby nie było wpływu na nasze PKB. Więc wydaje mi się 40%, tak jest, będzie minus 0,13%, więc to nie będzie aż tak źle. Znacznie mniej będziemy mieli ludzi użytkujących samochody. Tak, wiem, że nie mogę tego jeszcze użyć, ale to zrobimy chyba w następnej turze. Ile mamy ludzi w samochodach? Gdzie tu są motoryści? No, całkiem sporo. Całkiem sporo. Ale aż tak bardzo ich nie wkurzamy. Czy są jakieś rzeczy, które sprawiają, że nas bardziej lubią? Tak, to, że budujemy drogi, że jest mały ruch. Okej, dobra. Wydaje mi się... Albo w sumie coś małego możemy jeszcze przepchać. Coś możemy jeszcze małego przepchać i wydaje mi się, że przepchniemy coś z kategorii... nauki. I wydaje mi się, albo publiczne szkoły, albo technologiczne college. Uniwersytety technologiczne niestety są dosyć drogie, a biblioteki wszyscy lubią, więc wiecie co? Zrobimy biblioteki. Zostawię tu, gdzie jest, ponieważ wydajemy, jakbyśmy to chcieli podwyższyć, wydajemy dwa razy więcej kasy, a nie daje nam to aż tak dużo, więc tak, zróbmy to. I biblioteki mamy tutaj. Okej, wybaczcie, musiałem sobie coś do picia wziąć, bo mi strasznie gardło wyschło. Na czym skończyliśmy? Tak, na bibliotekach publicznych mamy jeszcze 25 punktów. Zróbmy jeszcze coś jednego, małego i taniego. Zobaczmy może, kogo mamy dużo. Mamy dużo konserwatywnych ludzi, ale szczerze powiedziawszy, z moich własnych przekonań nie jestem w stanie tutaj do konserwatystów tutaj apelować, więc może nie. Mamy dużo socjalistów. Może jesteśmy w stanie coś zrobić, żeby nas socjaliści bardziej lubili. Szkoły państwowe. Ale nie, to jest bardzo, bardzo drogie. Bardzo drogie, więc tego nie chcemy. Jest coś innego, co możemy sprawić, że socjaliści nas bardziej będą lubić. Prawa pracy. Prawa pracy są bardzo prozatrudniające. I nie są przesadnie drogie. W ogóle nie są drogie, są mega tanie. Więc możemy się zastanowić, czy chcemy być pro
zatrudniający, mój Boże, słowa, trudne słowa, język polski jest trudny, pro ludziom, którzy zatrudniają innych ludzi, czy chcemy być pro związkom zawodowym? O Jezu, za duży łyczek. Wydaje mi się, że chcemy zbalansować to trochę, ponieważ jeśli damy prawa zbyt dużo w kierunku związków zawodowych, zmniejsza to naszą produktywność. Tak jak widzicie tutaj, to zielone zamienia się w czerwone, a mniejsza produktywność sprawia, że jest mniejsze GDP. Jednocześnie zwiększenie tych praw sprawia, że będziemy mieli trochę lepszą demokrację. Więc wiecie co? Zrobimy zbalansowane prawa. O, nie możemy, bo nie mamy dosyć kapitału. Okej, okay. Dobra. No, w takim razie przejdźmy po prostu do następnej tuby. Dobrze, dalej spada nasza przestępczość, wciąż nikt na nas nie głosuje, mamy deficyt 88 bilionów kenijskich szekli. Proszę, jedzenie dla dzieci. Jakieś było prawo zaproponowane, żeby ograniczyć ilość tłuszczy w dziecięcych jedzeniach. Szczerze powiedziawszy, grubość nie jest przesadnie naszym problemem. Nie wiem. Na pewno liberałowie będą to lubić. Choć niekoniecznie, oni nie lubią takich, nie mogą nie lubić takich rzeczy. Bo trzeba wziąć pod uwagę, że podział na liberalnych i konserwatystów jest w tej grze bardzo, że tak powiem, dosłowny, tak? Nie do końca tak, jak to na ogół jest w polityce. Tylko jeśli mówimy tutaj w tej grze o konserwatystach, to chodzi rzeczywiście o tych ludzi, którzy są za tradycją i tak dalej. Jeśli mówimy o liberałach, to mówimy o tych ludziach, którzy chcą, żeby nie było żadnych praw ani tak dalej. Tak w polityce na co dzień na ogół się to trochę miesza, konserwatywność i liberalizm miesza się trochę z socjalizmem i kapitalizmem, ale jedno i drugie nie jest od siebie zależne. Na pewno będą lubić kapitaliści, jak zostawimy te prawa. Wiecie co? A, zostawię je. Póki co jeszcze nie mamy problemów z otyłością, więc zostawmy to. Jak tam się ma nasza zorganizowana przestępczość? Ma się dobrze, to znaczy źle. Jak się ma nasza korupcja? Powoli, powoli spada. Moglibyśmy jeszcze parę rzeczy przepchać, co chyba zrobimy. Mamy nasze... O, proszę, tutaj też to pięknie spada, bo nasze... przestępstwa takie tutaj, o, też się bardzo obniżają. Okej. Okay. W sumie same z siebie się chyba obniżają, bo ja tutaj przesadnie dużo nic nie zrobiłem, co mnie cieszy. Więc to nie jest przesadnie duży problem dla nas w tym momencie. To się wszystko samo powinno rozwiązać. Więc chcieliśmy trochę zarobić kasiory na paliwie. Tak jest, na paliwie. Chcieliśmy dać to na 40%, bo to jest moment, w którym wciąż nikt nas nienawidzi, nie ma przesadnie dużego wpływu na PKB, a znacznie zwiększy nasze środowisko i inne rzeczy. Więc zróbmy to. Tak jest. I co ważniejsze, zmniejsza to używanie aut. Z kolei, jeśli zmniejszymy jeszcze używanie aut, sprawi to, że będziemy mieli większe środowisko, mniejsze zapotrzebowanie na ropę, zmniejszone CO2, mniejsze korki, mniejszą astmę, a same jak będziemy mieli mniejsze korki, to zwiększy to ilość ludzi pośród ludzi żyjących w miastach oraz używających aut, które nas lubi i w ogóle będą same dobre rzeczy. Same dobre rzeczy. Dobra, skoro zrobiliśmy to, czy chcemy przepchać jeszcze jeden podatek? Czy chcemy jeszcze przepchać jeszcze jeden podatek, żeby załatać dziurę? Nie mamy i tak dosyć na takie podatki. Ale możemy wciąż zająć się, tak jest, wciąż zająć się korupcją, możemy zrobić otwarte biura. Otwarte biura sprawiają tak, że nie można tak łatwo kogoś zaprosić do siebie do gabinetu i tam pod stołem coś robić, tylko jak wszyscy pracują w jednym miejscu, to łatwiej jest się nawzajem kontrolować, więc zróbmy to. Dobra. Proszę, właśnie, ludzie ci tutaj nas trochę bardziej lubią. Co więcej? Czy możemy jeszcze coś zrobić? Możemy zrobić... Ha.
Zobaczmy w ogóle, jak się mają te nasze sytuacje z zagrożonymi gatunkami. Zagrożone gatunki mają się dobrze póki co, co mnie cieszy, więc na razie nie musimy się tym przejmować. To też trochę idzie do góry, ponieważ nasze środowisko troszkę się polepszyło. Tutaj z tym wszystkim nie możemy nic zrobić poza zwiększaniem demokracji. Jak tam ma się tutaj nasze obrzezanie kobiece? Dobrze, spada. Mamy problem z bezdomnością, ale tym się na ogół zajmuje trochę na koniec, że tak powiem. HIV i AIDS powoli spada, ale bardzo trudno będzie się tego pozbyć. Tutaj też idzie to powoli na dół. Jak tam te nasze technologie? O! Proszę, debata między kreacjonizmem a ewolucją ma na to wpływ. Jeśli sprawimy, że będziemy uczyć tylko ewolucji, zwiększymy ilość liberałów, a zmniejszymy ilość ludzi religijnych. Zresztą i tak nie mamy dość kapitału, żeby to teraz zwiększyć. Religijnych jest sporo, liberałów nie ma teraz wcale. Co zwiększa ilość religijnych osób? Human Development Index. Human Development Index to jest ogólnie ten indeks tego, jak dobrze się żyje w naszym kraju. Dopóki tego nie zwiększymy, nie ma mowy, żebyśmy coś zrobili w tym kierunku. Więc... I teraz też ilość religijnych osób będzie naturalnie wzrastać. Może uda nam się coś zrobić tutaj. Nie, tu nam się nic nie da zrobić w tych legislatywnych rzeczach. Freedom of Thought Association. Zwiększa demokrację. Sprawia, że liberałowie nas lubią, mimo że w sumie nie ma żadnych liberałów, ale zwiększa demokrację i to jest ważne. Więc zwiększmy demokrację. Jak wygląda w ogóle tutaj demokracja? To jest chyba demokracja. Czy wchodzi do góry? Tak, powoli wchodzi do góry. Są też, możemy tu zobaczyć rzeczy, które ciągną to wciąż na dół. Wciąż głównie korupcja, też to, że nie słucha się nasza własna armia, ale ogólnie wygląda na to, że demokracja powoli idzie do góry. Co mnie cieszy? Głównie dlatego, bo nasza korupcja spada. Co jeszcze zwiększa korupcję? Zobaczmy. Zaraz. Policja. Właśnie, może możemy zwiększyć wydatki na policję. No na przykład... Ja wiem, 20 bilionów. Zwiększymy do 20 bilionów. Trochę jeszcze uda nam się obniżyć w ten sposób te zbrodnie. Trochę będziemy też chyba byli bardziej bronieni przed atakami. Zmniejszymy jeszcze bardziej korupcję. Konserwatyści będą nas bardzo lubić. To dobrze, bo będziemy tego potrzebować. Pracownicy państwowi będą nas bardziej lubić. Zmniejszymy trochę, ale tylko troszeczkę bardziej zmniejszymy bezrobocie. Zróbmy to. Dobrze wydane 5 bilionów. Wciąż jesteśmy w masywnym długu. Co ciągnie w ogóle nasze GDP do tyłu? Bo to by się przydało oczywiście zwiększyć. A, oczywiście dużo rzeczy. Dużo rzeczy. Ale taka rzecz, którą możemy zwiększyć, to nasza produktywność. Produktywność jest głównie ściągana na dół przez edukację i zdrowie. Czy zdrowie powoli idzie do góry? Nie. O mój Boże, tyle rzeczy naraz. Tyle rzeczy naraz. Ale wiecie co? W następnej turze pocelujemy trochę właśnie w edukację i zdrowie. Zbrodnia dalej spada, to dobrze. O, rozbił się samolot, bardzo źle. Wszyscy mniej nas lubią, minus do relacji zagranicznych, minus do turyzmu, minus do pracowników państwowych, bardzo, bardzo niefajnie. Liberałowie nas lubią, tylko że ich nie ma wcale. Pracownicy państwowi nas mniej lubią, ci nas lubią, okej. Okay. Jak się ma ta cała korupcja nasza? No, wciąż bardzo powoli spada, wciąż bardzo powoli spada. Mogłoby spadać trochę szybciej. Jak się ma nasza stabilność? Idzie do góry, dobrze, dobrze. Więc mamy, jesteśmy w miarę ustawieni, żeby... polepszać naszą sytuację tutaj, więc weźmy się może teraz właśnie za zdrowie. Weźmy się za zdrowie. Wydaje mi się, nie, znaczki na jedzenie nie zwiększają zdrowia, tylko zmniejszają bezrobocie, tylko biedę, tak mi się wydaje. Więc niekoniecznie za to się chcemy wziąć. Weźmy to. Planowanie rodziny. Planowanie rodziny po pierwsze zwiększy na pewno to, jak nas lubią kobiety, to pamiętam. I założę się, że zmniejszy problem z HIV-em. Tak jest, zmniejsza problem z HIV-em, tak? Bo tu mówimy po prostu o prezerwatywach. Zmniejszy przyrost naturalny, co nie jest zbyt wielkim problemem, dużo zmniejszy problem z
nierównością płciową, zwiększy zdrowie, zwiększy edukację, sprawi, że liberałowie i kobiety nas będą mniej, bardziej lubić, z kolei konserwatyści i religijni ludzie mniej. Z czym jestem w stanie żyć, tym bardziej, że przepchnąłem coś, co konserwatystom się podobało, więc zróbmy to. Mamy wciąż jeszcze sporo tutaj kasiory naszej. Co możemy zrobić? Szczerze powiedziawszy, chciałbym coś w miarę taniego. O, możemy zrobić to. Możemy złączyć się w Unię, tak? Taką Unię Afrykańską. Jeśli dołączymy do tej Unii, zdaje się, że to powiększa trochę nasze, tak, konserwatyści to lubią, patrioci o dziwo nie, liberałowie oczywiście, że nie, ale sprawia to, że ogólnie wszystkie relacje zagraniczne są dużo lepsze z nami. Więc pozostało nam 4 punkty. Przejdźmy do następnej tury. Okej. Okay. O, proszę, proszę. Prawie już nie mamy zbrodni. Mamy tutaj nową kwestię, jakiś trening militarny zagraniczny, jakiś nasz sojusznik zaoferował, że będzie ćwiczył nasze wojska. Patrioci nie będą się to, nie będzie się to patriotom podobało. Tak, ale wydaje mi się, że to może szczerze powiedziawszy, nie bardzo wiem, co to może nam jak to nam może pomóc w jakiś sposób, ale zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, właśnie tutaj. Tak, nasza stabilność powoli idzie do góry, więc też nasi generałowie stają się bardziej. Bardziej się nas słuchają. Tutaj się nic nie dzieje. Tutaj. Trochę się jeszcze zwiększyło. Czemu? Nie wiem czemu. Jak tam się ma nasza... O, proszę, w tej turze skończy się nasza zorganizowana przestępczość. Czy to też? To też się zacznie kończyć. Dobrze, okej, okay, bardzo fajnie. Dużo rzeczy będzie teraz na plus. Ale tak, wiecie co? Patrzę, że jest już dosyć późno w czasie. Trochę się zagadałem, mocno się zagadałem. Ale tak, skończymy ten odcinek tutaj. Mam nadzieję, że podoba wam się ta... Wydaje mi się, że dosyć krótka będzie seria. Jeśli tak, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, a ja żegnam się z wami. Do zobaczenia, cześć, pa, pa.